Dzień dobry Państwu. Słychać mnie? Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Dominik Kowalski, reprezentuję projekt Normalny Kraj. I chciałem na wstępie powiedzieć, że ja się z wszystkimi moimi przedmówcami zgadzam. Tak zasadniczo, w większości spraw. Natomiast to nie jest tak, że ja się tylko zgadzam. Jak Państwo widzą, tutaj się znalazłem z tego powodu, że już trochę pomogłem. Na wstępie pomogłem w tym, że udało mi się poradzić z komputerem i ustanowić połączenie, międzynarodowe połączenie telewizyjne szerokiej skali. Natomiast na tym się nasze działania nie kończą. To działania projektu Normalny Kraj zmierzają do tego, aby kraj, w którym żyjemy, był krajem normalnym. W szczególności takim krajem, który sobie wszyscy wyobrażamy. I ja mam wrażenie takie, mam takie przekonanie, że my sobie wyobrażamy tą normalność i ten kraj normalny, nasz wspólny, podobnie albo prawie tak samo. Ta dzisiejsza moja pomoc, jaką tutaj zaoferowałem, cały czas dalsza opieka, ona jest taka symboliczna w pewien sposób, to połączenie, ponieważ będziemy się starać dążyć do połączenia bardziej realnego niż wirtualnego, łączenia różnych środowisk, różnych osób, instytucji zainteresowanych w tym celu, aby stworzyć silne, sprawne i merytoryczne zaplecze, które będzie zdolne wykreować z siebie właśnie te przyszłe elity, właśnie jakąś alternatywę, reprezentację parlamentarną. Ja Państwa zaproszę w przerwie albo w przyszłości, albo za chwilę w jakiś sposób na nasze konferencje, nasze spotkania. Pan Krzysztof był, widzę, że było wiele razy, z nami współpracuje. Widzę, że są osoby na sali, które w naszych konferencjach brały udział. A na ten moment dziękuję. Cały czas z Państwem jestem i pomagam.